Witam wszystkich serdecznie. Zbliżają się długie zimowe wieczory, które bez wątpienia można umilić sobie kubkiem gorącej herbaty i jakąś dobrą książką lub podcastem. A jeżeli o tym mowa, ciekawą propozycją może pochwalić się nasza biblioteka. Od 1 grudnia wszyscy czytelnicy będą mogli skorzystać z nowej oferty i cieszyć się z tysięcy tytułów dostępnych w ramach abonamentu Empik Go. Jak to zrobić? Po pierwsze należy odebrać unikalny kod w wypożyczalni, który będzie dostępny pierwszego dnia każdego miesiąca. Aby zdobyć kod, należy być czytelnikiem zarejestrowanym w naszej bibliotece. A jak wykorzystać kod? To bardzo proste. Należy wejść na stronę www.empik.com i wpisać go w odpowiednim miejscu. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do serwisu Empik, jeżeli macie konto, a jeżeli nie, należy się zarejestrować. Następnie pobieramy aplikację Empik Go na system iOS lub Android. I w zasadzie to wszystko. Warto wspomnieć, że z aplikacji można korzystać na czytniku, tablecie czy telefonie. W aplikacji Empik Go znajdziemy audiobooki, e-booki oraz podcasty. Każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ wybór jest ogromny. Jak widzicie, mamy do wyboru kilkanaście kategorii, w tym beletrystykę, podcasty i kategorię Empik Go Originals, czyli tytuły dostępne tylko w Empiku, takie jak na przykład audioseriale czytane przez znanych aktorów. Jeżeli chodzi o same podcasty, to mamy podział na wiele kategorii, m.in. nauka i edukacja, społeczeństwo i psychologia czy true crime, czyli bardzo popularne podcasty na temat prawdziwych zbrodni, o których opowiadają znani pisarze. Oprócz tego szeroki wybór e-booków i audiobooków, także dla najmłodszych czytelników, jak i dostępne lektury dla uczniów. Warto dodać, że mamy możliwość tak zwanego kolejkowania, czyli słuchając konkretnej części interesującego nas podcastu, możemy dodać do kolejki kolejne rozdziały, które automatycznie uruchomią się później. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że bogata oferta Empik Go zachęciła Was do odwiedzenia biblioteki, więc serdecznie wszystkich zapraszam i życzę miłego słuchania oraz czytania.